Szanowne Państwo, tylko dziś piwne newsy, 6 stycznia 2015 roku, dzisiaj wyjątkowo w towarzystwie piwa Santern Brew. Właśnie wróciłem z degustacji plenerowej i żeby się prawda nie zmarnowało, no to sobie będę zwilżał gardło. Browar Kraftwerk. Browar Kraftwerk uważył kolejne piwo, znaczy uważył już jakiś czas temu, ale będzie miało premierę 13 w piątek 13. Nazywa się Rogaty. Jak widzicie na etykiecie, taki rogaty bebok. Jest to Chocolate Chili Milk Stout. Połączenie gorzkiej czekolady, mlecznej słodyczy z nutą pikanterii. Piwo uważone w Redenie. Parametry to 15 plato, 4,5% alkoholu, czyli widać, ile jest jakby na laktozę. Chmiele to jedynie marynka, single hop można powiedzieć, ale chmiel tam po prostu nie gra żadnej roli. Słody: pale ale czekoladowy, black pszeniczny, jęczmień palony. Dodatki: ziarna kakaowca, laktoza, papryczki, czyli chipotle, ancho, pasilla, quijilla. A już następne piwo zostało uważone, to Hexa. Hexa, po śląsku czarownica, po niemiecku Hexe. Nazwa nawiązuje do tej linii piw ważonych w browarach śląskich. Ma być śląsko, taka zabobonno-demonologiczno-śląska i tak dalej. Piwo będzie w stylu brown porter z dodatkiem korzenia lukrecji. Powinna być sproszkowana ropucha, no ale chyba zabrakło tam w browamatorze czy coś takiego, nie dowieźli. Premiera Rogatego będzie w piątek, ale już wcześniej, w czwartek, w Dzień Wędzony w samych Kraftach w Warszawie, gdzie będzie ekipa Kraftwerku, będzie też Wojtek Frączyk, będą piwa wędzone. Mnie niestety nie będzie, ale będzie Borsuk. Będzie Borsuk, także zapraszam Was serdecznie na Borsuka. Z kolei Kraftwerk przywiezie Leśnego Dziada, czyli swój Rauchbier. Craft Beer Week. Craft Beer Week zbliża się już wielkimi krokami. Został w zasadzie miesiąc, właściwie równe 4 tygodnie. Przypominam, odbędzie się w klubie Fabryka na ulicy Zabłocie 23 w Krakowie. Od 1 lutego można już kupować zestawy startowe. W zestawie startowym, czy tam pakiecie startowym, pakiecie powitalnym, jak to tam nazwać, koszulka, dwa szkła oficjalne, przypinka, otwieracz, smycz i pakiet festiwalowy gwarantuje wejście na 3 dni, co pozwala zaoszczędzić kasę. Co ważne? Ważne jest to, że podobno się sprzedają jak świeże bułeczki te zestawy. W sobotę, czyli 7 marca, odbędą się dwa panele degustacyjne, które poprowadzę. Szczegóły będą w następnych piwnych newsach albo już w filmie o dotyczącym, także trzymajcie oko i ucho na pulsie, śledźcie profil na Facebooku Craft Beer Weeku i Browaru Kopyra, bo tam może się pokazać informacja, gdzie się zapisywać. Ilość miejsc oczywiście ograniczona. Impreza będzie płatna, ale szczegóły jeszcze nie są znane. Z ciekawostek będą na pewno premiery. Beer City zaprezentuje swojego Kraka, czyli English IPA. Dukla zaprezentuje American Amber Ale. Browar Tea Time ma zamiar polać piwo z kesków, czyli z beczek grawitacyjnie, bez instalacji. W niedzielę wykład na temat drożdży płynnych poprowadzi Filip Paprocki z Akademii Fermentum Mobile.
Ciekawostka też, Mateusz Górski, który jest jednym ze współorganizatorów Craft Beer Week, jest również organizatorem krakowskich warsztatów piwowarskich, które odbędą się 15 lutego w niedzielę w House of Beer. Niestety nie podesłał mi tutaj, godziny, to już musicie sobie sprawdzić. Pewnie na stronie Małopolskiego Oddziału Terenowego PSPD. Gościem specjalnym będzie Dori, czyli Dorota Chrapek. Opowie o piwach belgijskich. Oprócz tego wykłady m.in. na temat kegowania piwa. Do spróbowania będą trzy wersje Grodziskiego z ostatnich warsztatów, fermentowane też na drożdżach, które poszły w kosmos. Tylko nie wiem, czy na tych, co poszły w kosmos i wróciły, czy na tych samych, co poszły w kosmos, zostały wysłane w kosmos. Przy okazji piwowarstwa domowego powstała gdyńska inicjatywa piwowarska, czy piwowarów, szukajcie na Facebooku. Soli Piwko, uważał piwo, browar Soli Piwko i Wojtek Soli Piwko, uważał piwo w stylu Black IPA o ekstrakcie 16,5 plato, 6,5% alkoholu, 88 IBU. Premierę będzie miało 21 lutego. Nazwa to Czarna Peach. Oficjalne tłumaczenie to czarna smoła. Browar uważał American Barley Wine 24 plato, 60 hekto, z czego 10 hekto trafi do beczek po białym winie, chardonnay, jakieś takie klimaty. Browar Bednary uważał piwo Costamera. Jest to Oatmeal Stout 14 plato, 5,5% alkoholu, leżakowany z płatkami dębowymi macerowanymi, czyli moczonymi wcześniej, w 6-letnim bourbonie. Piwne podziemie wypuściło dwa piwa, już jakiś czas temu, chyba z tydzień albo dwa. Single Hop Centennial, 15,5 stopnia plato, 6,4% alkoholu. Genialna etykieta. Aż żal, że taka słaba nazwa, aż się prosi jakąś nazwę, nie wiem, Nazgul, Jeździec Ciemności, Jeździec Apokalipsy, czy nie wiem co. Oraz Red Rad Rad, tłumaczony jako Zaje Szczur. American Amber, czy też Red Ale, 13,8 stopnia plato, 5,6% alkoholu. Nowy browar kontraktowy, ważący w Koniczku, znaczy oni nie są aż tak strasznie nowi, bo oni byli już chyba na festiwalu w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam. Inne beczki, ważą w Czechach, w Koniczku właśnie. Dwa piwa zaprezentowali, Sleeping Car Porter, czyli jak rozumiem wagon sypialny, tak? O to chodziło, Sleeping Car? To jest Milk Porter, 16 plato. 5,5% alkoholu, słody pilzneński, monachijski, kara, pils czekoladowy, jasny, kara, aroma, laktoza, chmiele to Sladek i Sas, czy tam Żatec. Autorami receptury są Marcin Pietranik z właśnie innych beczek i Mojmir Welki z Koniczka. Jak to u Czechów bywa, jest to lager. No oczywiście, no jak na Baltic Portera 16 to jest trochę mało, trzeba było dojechać do 18, to by można mówić, że to pierwszy Milk Baltic Porter. Drugim piwem ich jest Topaz. Jest to American Weizen, 12 plato, 4,8% alkoholu, słód pszeniczny i pilzneński po połowie, chmiele Topaz i Sladek. Jak widzicie, kozackie etykiety, bardzo mi się podobają. Podgórz ogłosił, wypuścił dwa nowe piwa. Korpoludek jest to lager NZ Lager, czyli chmielony nowozelandzkimi chmielami, oraz Strzała Południa. Strzała Południa jest to AIPA z taką bardziej wyeksponowaną nutą karmelową, chmielone na zimno, amarillo i citrą. Browar Raduga wypuszcza 13 lutego, w piątek 13, wypuszcza Lost Weekend, czyli stracony weekend.
Oczywiście znowu nawiązanie do klasyki światowego kina. Film z 1945 roku, zdobywca 4 Oscarów, opowiada historię scenarzysty filmowego borykającego się z problemem alkoholowym, który to jedzie na weekend i ten weekend ma stracony. Filmu nie oglądałem, no ale dostał Oscara w 1946 za najlepszy film, najlepszą rolę męską i w ogóle tam grat nagród. A co to będzie Lost Weekend? Lost Weekend, uważony w Zodiaku, jest to Rye India Black Ale, czyli żytnie Black IPA po prostu. O bogatym smaku pochodzącym ze słodów karmelowych i czekoladowych. 15% słodu żytniego w zasypie. Ekstrakt to 16, alkohol 6,5, goryczka 70 i buch chmiele. Warrior, Amarillo, Mosaic, Cascade, Simcoe, drożdże US 0,5. Oprócz tego jest już uważone piwo, które sobie leżakuje w stylu Belgian IPA. Na drożdżach Gozdawa BFSAY, nie wiem co to za drożdże. To piwo było uważone w Witnicy, ekstrakt to 16, alkohol 6,5, IBU 75. Chmiele użyte to na goryczkę Magnum, Warrior i Columbus, na aromat Cascade, Simcoe i Citra. Browar Amber, muszę zwilżyć sobie gardło. Browar Amber wypuszcza serię po godzinach. Jest to seria piw, które będą w małych ilościach wypuszczanych. 200 hektolitrów, czyli 20 razy tyle, co jedno nasze piwo ważone w Widawie. I co to będzie? Pierwszym piwem jest koźlak pszeniczny. Jest to jego ekstrakt 15,1, zawartość alkoholu 6,2. Generalnie od razu podniosły się głosy, że przecież 15,1 to trochę za mało jak na koźlaka, ale przecież koźlak Ambera też ma taki ekstrakt, więc nie wiem czego tutaj się czepiać. Nie powoduje to szybszego bicia mojego serca, bo koźlaki pszeniczne są niewiele ciekawsze dla mnie od koźlaków tradycyjnych. To by było wszystko. Dzisiaj jakieś bardzo wysokie tempo, nie wiem, chyba z myślą o tym, że będę mógł dokończyć tę tego sniftera z Santern Brew. Do zobaczenia w kolejnych piwnych newsach. Wasze zdrowie. Stop! Chwila. Najważniejszej rzeczy nie powiedziałem. Premiera Kojota. Jutro. W sobotę o 19:00 w kontynuacji we Wrocławiu będzie Wojtek Frączyk, będę ja, będzie oczywiście ekipa kontynuacji i równolegle będą podpinane beczki w różnych innych miejscach w Polsce. Będziemy się łączyć telemostem, halo Mietku z kontynuacją w Katowicach, także epokowe wydarzenie wirtualnie. Będziemy po prostu obecni w kontynuacji Katowice. Mam nadzieję, że nas nie zawiedzie sprzęt. Także po prostu musicie tam być, jeśli jesteście z Katowic. A jeśli jesteście z Wrocławia lub okolic, to zapraszam oczywiście do wrocławskiej kontynuacji na Ofiar Oświęcimskich. Tam będziemy pili piwo, można będzie pogadać, przybić piątkę i tak dalej. Z relacji jakąś nakręcimy, mam nadzieję. Do zobaczenia zatem, cześć.